Freytalk, podcast o RPG. Cześć, spotykamy się już w kolejnym Freytalku, takim podcaście, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o różnych aspektach gier fabularnych, czasem o systemach, czasem o metodach, o narzędziach, o różnych kwestiach związanych w ogóle z RPGami. I z tego miejsca chciałem gorąco podziękować moim patronkom i patronom za wsparcie i jednocześnie oczywiście zapraszam do oglądania, udostępniania i komentowania tych materiałów. A dzisiaj będziemy rozmawiać o Delcie Green, systemie, który w Polsce zostanie wydany przez Black Moon Games. Redaktorem naczelnym tegoż wydania jest Adam Wieczorek, redaktorem pomocniczym Paweł Marszałek, a za tłumaczenie na język rodzimy odpowiada dwójka tłumaczy, Anna Skup i Piotr Wesołowski z Kociołków Znaczeń. A ze mną dzisiaj, bo to jest bardzo ważne spotkanie, w którym nie tylko ja sobie będę gadał do kamery, ale mam dwójkę wspaniałych gości. Ze mną jest Rafał Plechu Pleśniak, mistrz gry, prowadzący RPG dla dzieciaków i dorosłych. Siemka, Rafał. Witam wszystkich serdecznie, Tomek, Mateusz i wy, zacni widzowie. I Mateusz Marcak, mistrz gry, prowadzący głównie w Śląskim Klubie Fantastyki w Katowicach, dla którego Delta Green jest, jeśli dobrze kojarzę, ulubionym systemem. Dokładnie. Witam wszystkich i dziękuję za to wspaniałe wprowadzenie. Świetnie, panowie. W takim razie przechodzimy do konkretów. Zacznijmy od tego podstawowego zagadnienia, bo trochę od jakiegoś czasu się mówi o Delcie Green. Jeszcze przez różne, może nie fora internetowe, ale grupy internetowe i konwersacje przewinęło się przez ostatnie, myślę, lata dużo różnych takich domysłów. Czy ktoś w ogóle to wyda? Czy ktoś wyda to po polsku? Czy to jest zbyt niszowe? Kto to wyda? Jeśli tak, gdzieś w pewnym momencie ja mam poczucie, że już taka nadzieja w narodzie umarła, że raczej w to nikt nie wierzył, że przy Zewie Cthulhu i chociażby, nie wiem, tym, że Achtung Cthulhu został wydany, przy Pulp Cthulhu nie za bardzo tutaj było to miejsce, ale myślę, że też pewnie jakieś kwestie dotyczące samej licencji, jakieś kwestie dogadania się. Poza tym też taki gdzieś informacja była, nie wiem na ile ona jest potwierdzona, że jakby wydawcy Delty pierwotni nie byli za bardzo zainteresowani Polską i nagle dostajemy bang, informację o tym, że Black Monk to wydaje. Ale o czym w ogóle... Zielone światło. Tak, wreszcie ktoś dał fluorescencyjne zielone światło. Ale o czym w ogóle ta Delta Green jest? Tak, żebyśmy trochę właśnie spróbowali odejść od tej klątwy wiedzy, bo tak jak wy siedzicie w tym i prowadzicie od lat, ja mam za sobą doświadczenia w graniu, nie prowadziłem Delty Green, ale grałem, zarówno grałem u Mateusza jedną sesję jakiś czas temu, kilka lat temu, myślę, początki pandemii. Miałem okazję też grać stacjonarnie w Deltę. Zawsze mnie coś w tym nęciło. To było dla mnie taki właśnie powrót trochę do tych lat 90. i tego vibe'u Archiwum X. Ale niesamowite dla mnie było to, że tutaj był jeszcze ten element mitologii Cthulhu. Ale o czym do cholery ta gra jest? Podręcznik twierdza tak. Delta Green jest grą o końcu i zagładzie i ile z tego końca uda nam się ujrzeć i doświadczyć. Co według mnie jest całkiem niezłym opisem tego, bo śmierć jest tutaj powszechna. Może się zdarzyć jak w każdej grze RPG, jak w każdej grze, nazwijmy to, Cthulowej. Kostki są bezwzględne, Azathoth patrzy i się tylko śmieje, jeżeli spojrzy na ciebie. A pomijając tą część meta i tą część bardziej śmieszną, jest to gra, jak już wcześniej wspomniałem, Cthulowa, czyli oparta na mechanice BRP, Basic Role Playing, gdzie wcielamy się w rolę agentów organizacji Delty Green. Jaka to jest organizacja, to przejdziemy później, bo to już są związane rzeczy z lore systemu. Agenci ci zajmują się powstrzymywaniem nadnaturalnych zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych i jej obywateli. To jest akurat wyraźnie podkreślone. Ludzie spoza Stanów Zjednoczonych to jest takie, nie, my się zajmujemy Stanami Zjednoczonymi. Rafał, coś dodasz od siebie? W sumie, tak jak powiedziałeś, koniec świata jest na wyciągnięcie ręki. Wy będziecie stać pomiędzy tym końcem świata,
a ludzkością i to, czy nadejdzie on szybciej, bo nadejdzie niebawem. To jest już wasza kwestia. Jak skończycie we własnych grobach, to będziecie szczęśliwcami po prostu. Tak jak Mateusz powiedział, śmiertelność jest tutaj dość spora, aczkolwiek to też zależy od oficera prowadzącego, czy rzeczywiście tak utrzyma ten vibe, że tak powiem, wypełniania grobów agentami. Śmierć niekoniecznie jest najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć w tym systemie. Poza tym tak, jak tutaj jeszcze Rafał wspomniał, żeby powstrzymać zagładę, jest takie fajne stwierdzenie, żeby zagwarantować, że choć jeden dzień dłużej ta zielona kulka będzie się kręciła. Jasne. A powiedzcie w takim razie, bo mówimy tutaj o agentach, mówimy o oficerze prowadzącym, czyli mistrzu gry, tutaj tak nazwanym, agenci. Jak w ogóle, czy jest możliwość, inaczej, jak można stać się agentem? W jaki sposób oni są rekrutowani? Według lore, najczęściej agentem się stajesz przez przypadek, ponieważ po prostu w czasie swojej normalnej pracy miałeś kontakt z czymś nadnaturalnym. Przykład, agenci federalni prowadzili śledztwo, teraz na poczekaniu wymyślam, związane z handlem narkotykami i się nagle okazuje, że handlarz narkotyków wciskał jakieś nadnaturalne zielsko czy inne swoim klientom i oni zmieniali się w grzyboludzi albo zmieniali się po prostu w papkę. Coś ten deseń nadnaturalne. No a potem na końcu się okazało, że znajdują tego agenta, który zaczyna, przepraszam, tego handlarza narkotyków, który zostaje zjedzony przez gwiżdżącą rzecz spoza czasu i przestrzeni, która po prostu się pojawiła i wyglądała jak wirujący w powietrzu wór szkła. I co teraz masz napisać w raporcie? No właśnie, próbujesz to jakoś zwiedzić, bo nie chcesz, żeby cię zwolnili albo wsadzili cię do psychiatryka, bo jesteś, no, nie nadajesz się do pracy w FBI. Delta jako organizacja ma ludzi, którzy takich rzeczy wyszukują i potem weryfikują i sprawdzają, czy tacy ludzie się nadają do pracy dla Delty. A najważniejsze to jest to, żeby być sprawnym pod ostrzałem nadnaturalnym, wiedzieć także, jak pracować z rzeczami związanymi z prawem, jak fałszować rzeczy i najważniejsze, trzymać gębę na kłódkę i rozumieć, że to trzeba ukryć, bo to jest nadnaturalny uran, który jest tak radioaktywny, tak śmiertelny dla ludzi, że nie można tego ujawnić, bo to oznacza zagładę. Ludzie, którzy chcą to po prostu zacząć badać, ujawniać, to nie są agenci. To jest misja, którą trzeba rozwiązać. To może oznaczać, trzeba go zlikwidować permanentnie, a czasami wystarczy postraszyć, sprawdź, co masz co jest na pendrive'ie za twoją lodówką. Jasne, czyli to jest też taki system. Czyli szukanie haków na ludzi, dociskanie ich. No to bycie takim agentem w żaden sposób nie kojarzy mi się pozytywnie. Rafał, coś dodałbyś do tego? I ja od razu też dopytam, trochę właśnie w temacie samego lore. Jakbyście mogli też powiedzieć trochę więcej jeszcze przy okazji w ogóle, czym ta Delta jest? Czy to jest jakaś struktura, która jest bardziej formalna, nieformalna? Wiem, że tam chociażby w starterze, który możecie, mówię teraz do słuchaczy oglądających, którzy możecie pobrać ze strony Black Monków, jest taka informacja o tym, że było tam w 69 była jakaś katastrofalna w skutkach operacja w Kambodży. Jakbyście mogli trochę nawiązać też do tego takiego rysu właśnie historycznego z samą Deltą. Rafał? Ja tak, dobrze, to ja może dodam jeszcze do tego, co Mateusz powiedział, że na przykład Delta przy rekrutacji, niezatrudnianiu, omija dziennikarzy. Są to agenci zazwyczaj z różnych jakichś takich agencji działających w Ameryce. W sumie można też dodać, że gdy oficer prowadzący będzie miał natchnienie i wyjdzie więcej podręczników, można też przełożyć graczy na inne agentury. No powiedzmy tak, ludzie na całym świecie po jakimś czasie zaczynają być świadomi tego, co się dzieje tak naprawdę. Jest wywiad rosyjski, jest wywiad brytyjski, kanadyjski, etc., etc.
można nawet przełożyć na grunt polski, jakiś tam SB i tak dalej, coś tajnego. W każdym razie, to ja może o historii troszeczkę. W latach, jakoś tak, podczas wojny, która miała zakończyć wszystkie wojny, czyli pierwszej wojny światowej, na froncie tam zachodnim coś się podziało takiego, że wojska alianckie doszły do wniosku, że ups, poza ludzkością, poza tym wszystkim jest jeszcze coś. Może natknęli się na guli we Francji, w Niemczech może Sieka i czarownice, na wybrzeżach francuskich, to później Karotechia się tym parała, istoty z głębin. W Anglii była Dolina Rzeki Severny, tam Goldswood i tak dalej, cała ta brygada campbellowska, czyli Szanowie, Glaki, Aigolonak i tak dalej. W każdym razie była już ta świadomość, ale Ameryka musiała się obudzić dopiero w momencie, kiedy w 1927-28 w małej miejscowości Innsmouth coś się podziało. Wstrętne jakieś tam pewnie, czekaj, to byli jacyś wywrotowcy, to byli jacyś nielegalni emigranci, jakaś komuniści. Ziemia. Komuniści o, też. Dokładnie, tak. Cały ten element i wojsko musiało interweniować, w sumie tam bodajże Skarb Państwa i tak dalej, no ale tak, podjęto deportacje, aresztowania, zbombardowano pewną rafę nadbrzeżną łodziami podwodnymi, operacja Przymierze, Covenant bodajże tam się odbyła, no i co, okazało się, że te raporty, tak jak Mateusz powiedział wcześniej, były ciężkie do opisania i do zrobienia, ponieważ to, co tam naprawdę znaleziono, no cóż, poświadczało tylko to, że nie jesteśmy sami i cholera, coś nam zagraża, coś nie z tego świata. Zaczynają się tworzyć pewne jakieś specjalne jednostki, tak zwane to było bodajże Wydział 4P, 4P? P4 to była część oni. Parapsychologiczna, coś tam, taki unit tak, specjalny, tak. Który był też, współpracował z takimi jednostkami jak Black Chamber do łamania kodów i tak dalej. Później to wszystko zostało połączone, wspólny wróg podczas, no leci czas, druga wojna światowa, 42 bodajże już oficjalnie powstaje Delta Green, jakoś tak, 41-42. Znaczy powstaje OSS i ludzie z P4 zostają przeniesieni do tego i dostają tak, uprawnienie, ten uprawnienie, tak, kod właśnie Delta Green Eyes Only. Tak, i no cóż, jest Karotechia, naziole, którzy działają pod szyldem, tak, wszystkie te Tule, Annenerbe, te wszystkie projekty, ich Schwarzezone i tak dalej, no trzeba z tym coś działać. No oczywiście, jest to taki wspólny wróg, później mamy 47 rok, Roswell, Nowy Meksyk, coś tam spada z nieba, powstaje nowa grupa powołana przez rząd, Majestic 12, coś tam robią z tymi wszystkimi rzeczami, które spadają z nieba, zbierają nie tylko złom, ale zbierają też element biologiczny. I Majestic 12, powiedzmy, tworzy się taka grupa, która później jest takim naturalnym, powiedzmy, wrogiem Delta Green. No i co, lecimy, konflikty światowe i tak dalej, usuwanie pewnych rzeczy, wszystko to działa, Delta Green ogólnie działa na tych całych, to są bodajże te czarne budżety, tak, dobrze mówię? Budżety specjalne na tajne, militarne jakieś przedsięwzięcia. Grupa stricte taka wojskowa, Delta Green, no i co, mamy Wietnam. I tam w 60. bodajże 8-9, na granicy z Kambodżą, czy gdzieś tam, tam ogólnie CIA zaczęło działać, wyszkolili czoczosów, którym zaufano, to taka autochtoniczna, mała grupa niskich Azjatów, która, no cóż, okazało się, że mają jakieś takie dziwne skłonności do spożywania ludzkiego mięsa na surowo i wyznawania jakichś dziwnych rzeczy. A cóż, no i tam coś się dzieje bardzo niefajnego, coś przychodzi, a żeby to zatuszować, ponieważ tam się jakieś, to tam 300 bodajże agentów chyba zginęło, czy agentów żołnierzy, agentów... Operacja Obsidian. Tak, i trzeba było to, no co, znowu zakryć czymś, no to co, wywołowuje, no strzał, wojna musi być, no. Tak. A Delta Green wtedy traci, że tak powiem, odcina się pępowinę rządową, no i zaczyna się okres tak zwany kowbojski, tak, Mati, dobrze mówię? Czy jeszcze nie? Kowbojski to lata 90-80. Nie.
To dobrze mówisz, kowbojskie, bo tylko do uzupełnienia historycznego bardziej. Proszę bardzo. Bo to akurat, co właśnie tutaj Rafał opisał, to jest głównie setting Fall of Delta Green na mechanice Gumshoe, wydawane przez Pelgrane Press. W 69 właśnie była operacja Obsidian, gdzie Delta chciała rozwiązać jakiś problem. Twórcy Delty siedzą cicho, kompletnie nic o tym nie mówią. Gracze od lat się domagają, dajcie nam coś na tym. Nie. Ogólnie główny problem, jaki tam był, to było to, czemu amerykańscy żołnierze i agenci weszli do Kambodży, Laosu na 4 tygodnie przed wypowiedzeniem wojny i oficjalnym rozpoczęciem agencji. Oni byli na nas gotowi. Więc ogólnie Delta została złożona na ołtarzu Komisji Senackiej. To oni rozwiązać ich. I to był koniec Delty Green oficjalnie. I właśnie po tym część agentów starych stwierdziła, nie, to jest zbyt niebezpieczne, musimy kontynuować. I właśnie wtedy rozpoczęły się lata kowbojskie aż do 1994 roku. Czyli czysty chaos i brak struktur i robimy wolną Amerykankę. Krótko mówiąc, ze Cthulhu w latach 70-tych, 80-tych. No brzmi ciekawie. W ogóle bardzo wam dziękuję za nawiązanie do tego rysu historycznego, tych ale różnych rzeczy. To jeszcze nie koniec. Ja domyślam się, tego jest dużo tam, no. Ale to tak, jeszcze dodajcie. W 2004 roku ginie podczas zamachu przez zesłaną specjalną grupę taką podwykonawczą od Mokrej Roboty, od Majestic 12, ten główny dowodzący w sumie tej Delty. Mm-hmm. Nie pamiętam. Generał Fairfield. Fairfield. Tak, zostaje zamordowany. Majestic 12 to już jest taki typowo naturalny wróg Delty Green do lat przełomu 99-2000. Mm-hmm. I tam się wtedy dzieje bardzo straszna rzecz dla Delty, powstaje program i są tak, banici i program, się schizma tworzy. Nie będę mówił dlaczego, bo... To jest spoiler, to jest spoiler, to jest tak, dla graczy, żeby tak znaleźć jedną z rzeczy, która Delta jako podręcznik mówi, nie mów agentom, dla oficera prowadzącego, nie mów agentom, w której Delcie są. Czy są dokładnie w programie, czy są banitami. Super. To jest to i tak, pomimo tego, że wiadomo, cały czas promuję banici for life i tak dalej, to wszystkie moje gry, które prowadzę, są grami programowymi, więc tak... Tak, no, tak live. Banici for life, jo. Rzecz jest taka, że później leci ta linia i tak jak mówiłem, tu już wcześniej jest ta schizma, to Mati dobrze to podkreślił. Agenci mogą nie wiedzieć, po której stronie działają. Niekoniecznie jest to powiedziane, że któraś z tych stron jest zła, ale działają na inne sposoby. No i jest to dociągnięte bodajże do współczesności już. Są nowe konflikty, nowi wrogowie, nowe zagrożenia. Cóż, no w sumie w głównej mierze to wszystko. Można tam wspomnieć jeszcze, że ogólnie agentów się rekrutuje z takich grup, jakby można powiedzieć, 5 takich głównych. Jest to są służby prawa, czyli agenci FBI, DA, IC, czyli tam skarbówka bodajże, US Marshal. Wszystkie później tak mamy... naprawdę, bo jest ich dużo. Jest ich dużo. Ja to wymieniam takie jakby no, główne, które najważniejsze są, powiedzmy, naszych polskich, większość pewnie wybierze FBI czy coś, bo są z tym zaznajomieni. Później mamy Departament Obrony, to będą jakieś tam wojskowe organizacje. Później mamy wywiad, czyli CIA i Departament NSA. Stanu, no właśnie. I czwarta to są tam bezpieczeństwo publiczne. I można jeszcze być specjalistą, to bardziej tak troszeczkę już pod przyjaciół, friendlisów podjeżdża, więc tam, nie wiem, można być zatrudnionym na jakimś polu jako konsultant i tak dalej, który ma już jakieś pojęcie. O, w sumie to tyle. No, jasne. Zaznaczeniem do tych friendlisów i tak dalej, konsultanci, to można myśleć o tym bardziej, że agenci to są głównie ludzie z agencji rządowych, mający jakieś uprawnienia, żeby mieć przy sobie broń, aresztować ludzi, móc ukryć działania mające na celu ukrycie nadnaturalnych rzeczy pod płaszczykiem oficjalnego śledztwa, że było jakieś przestępstwo, musimy to zbadać, a ci właśnie friendly specjaliści to już jest w stylu tak bardziej klasyczny,
badacz ze Wuktulu, antropolog, historyk, informatyk, inżynier lotnictwa, bo tutaj też Delta mocno idzie właśnie w te elementy takie technologiczne. Możesz grać na przykład inżynierem z Lockheed Martin, pracującym w Skunk Works, czyli teoretycznie budowałeś UFO. Jasne, też no. Takie osoby, które się po prostu w danej też jakiejś dziedzinie czy zadaniu przydadzą i są jakoś, tak to rozumiem, że jest jakiś rzecz do zrobienia i taki konsultant może w czymś wesprzeć jakoś merytorycznie czy w jakiś sposób. Słuchajcie, ja myślę, że to tak o samym tym jeszcze rysie historycznym i jak to wszystko jest zbudowane, to też myślę, że dużo moglibyśmy, długo, cały odcinek moglibyśmy o tym zrobić i te różne niuanse. Mi się bardzo jakoś to, co wybija mi się z tej waszej rozmowy, to takie kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, że ci agenci są takimi zakładnikami, ja to tak myślę o tym, są takimi zakładnikami Delty, bo nie za bardzo chyba jest to opcja, żeby po prostu powiedzieć nie, już nie chcę dla was pracować, chyba że po prostu, nie wiem, wtedy pozbawiam się życia albo w jakiś sposób zmieniam tożsamość, uciekam, jeżeli Delta mnie nie dopadnie. A drugi ten wątek, że tutaj jest dużo takich ciekawych niuansów na styku, tak widzę, polityczno, jakiś agencyjno, wojskowo, dużo takich rzeczy, którymi można się fajnie bawić i odwoływać też do różnych wydarzeń, które miały miejsce w naszym świecie i jakoś nawiązywać też pod kątem samej gry czy tego lore, to tak to widzę. Ja bym przeszedł do części dotyczącej mechaniki, bo no właśnie, jakbyśmy mogli omówić w kilku zdaniach, pewnie ciężko będzie, ale takie najważniejsze elementy, które odróżniają tę mechanikę chociażby od Zewu. Też nie musimy wszystkich wymieniać, jest jak najbardziej dokument też na stronie Black Monków, gdzie możecie sobie wejść i przeczytać i tam szczegółowo jest to rozpisane. Ale też jak tak, nie wiem, myślicie o takich cechach charakterystycznych, mechanicznych, to co tutaj dla was jest takiego istotnego? Co wam też sprawia taki fan z tej mechaniki? Dla mnie więzi. Więzi, które są taką fajną poduszką dla utraty poczytalności i też motywacje. Aczkolwiek motywacje, powiedzmy, taki drugotorowe dla mnie. Fajna mechanika tego, jak gracz może przy tworzeniu agenta i odgrywaniu tego agenta zastosować jego tło, jego życie w sumie, lepszą imersję, powiedzmy, wejść, zbudować to, po co on walczy, że na przykład, nie wiem, jest jakaś agentka, która ma, nie wiem, rodzinę, ma syna, powiedzmy, a teraz jedzie, kurde, gdzieś, ja wiem, do Wapalachy, kurde, bo, nie wiem, ktoś widział Sasquatcha i giną, powiedzmy, dzieci jakieś tam w okolicy z obozu skautów i tak dalej. I ona musi to później przeżyć, jeśli przeżyje, zatuszować to, wrócić i spojrzeć w oczy, a nóż widelec będzie musiała zrobić coś strasznego podczas tego śledztwa, coś, co jest niezgodne z jej kodeksem moralnym, na przykład zabić dziecko lub coś, wiecie, to są takie, to mi się podoba, że tam są takie też wyzwania dla graczy, które też określają, budują fajnie tą postać. To już tam z Tomcią rozmawiałem na temat Cthulhu wcześniej, to mi się ten ciężar podoba w tej dacie, że to jest tak, powiedzmy, adult, nie? Nie young adult, tylko agent adult. Tak jest na poważniej i to mnie kręci. Nie? To Mati, przerzucam do ciebie piłeczkę. To ja powiem dokładnie to samo, też więzi po prostu, ponieważ to jest piękna mechanika, która potrafi pokazać degrengoladę i postępującą alienację agenta, ponieważ więzi, tak jak Tomek tutaj wspominał, są wytłumaczone, no ale wiadomo, ma się wartość tej więzi i można po prostu przerzucić stratę poczytalności na te więzi. No i potem to trzeba w scenie domowej, która zawsze jest, odegrać tą stratę, jak to wygląda. Strata 1, 2 punkty przykładowo, to może być tak, miałeś odebrać syna z szkoły, ale cię nie było, bo złamał sobie rękę w czasie WF-u. No i jest wielki problem z tego powodu. Ale przykładowo tracisz
w czasie jednej operacji tracisz kilkanaście punktów z więzi. I jak to potem odegrać? Jeden z moich ulubionych przykładów to jest jako agent jakaś sprawa, przemycanie ludzi, port. No i w jednym kontenerze było coś, co nie powinno istnieć. Kilkunastu migrantów, którzy już nie byli migrantami, nie byli ludźmi. Musiałeś to spalić. I następna scena domowa. Migranci? Migranci, powiedz, Ameryki Południowej gdzieś tam, ale już śpiewali pieśń, która miała zakończyć świat, więc no, trzeba się było tego pozbyć, spalić to w ogóle wszystko. A scena domowa zaczyna się od tego, że jesteś na barbecue domowym z twoją żoną, dziećmi, siostrą, szwagrem, ich dziećmi i na nich właśnie przerzucałeś całą stratę. I teraz stoisz i grillujesz to mięso po prostu, a straciłeś powiedzmy 8 punktów ze wszystkich z tych więzi rodzina. No i musisz to odegrać teraz. I twój szwagier przychodzi, a nie lubisz gościa, czasami się zachowuje irytująco i zaczyna gadać, jak tam w pracy i w ogóle wszystko. A ty to grillujesz mięso i sobie przypominasz właśnie krzyki tych już nie ludzi, jakich paliłeś. No to co robisz? Rozbijasz swój kufel w piwa na jego twarzy i wrzeszysz, że gówno wie o życiu i przed swoją rodziną pokazujesz, że jesteś wariatem po prostu, któremu coś odwala. I postępująca degrengolada i alienacja po prostu, to jest piękne, że to trzeba odegrać i pokazać. Tak, jeszcze tam właśnie w kontekście tej utraty poczytalności jest to tutaj ciekawie też wyodrębnione, bo tam jest ze względu na przemoc, na naturalne wątki i jeszcze jest bezsilność, tak? Coś jako trzecie. Tak. Więc to też jest ciekawie. Jest trochę takich elementów, które na poziomie, jak sobie czytam, to na razie jeszcze mi się wydają takie dość zawiłe. Zobaczę podczas samego testowania, bo myślę, że one podczas testowania nie są aż tak skomplikowane, ale są jakieś takie niuanse z wydawaniem też punktów siły woli, możliwością adaptacyjną. Co jeszcze z takich elementów z mechanicznych, co byście tutaj wyszczególnili, albo może są jakieś elementy, które są względem tej mechaniki zewowej bardziej uproszczone? To, co mi przychodzi do głowy, to na przykład bardzo fajny wątek, który ja i tak w Zewie wykorzystywałem, że jeżeli ktoś ma umiejętność na jakimś poziomie, a wiedza, którą ma zdobyć, albo rozeznanie, które ma jakoś użyć, jest do tego poziomu, to nie rzuca po prostu kostkami, bo to nie ma sensu, nie? Tak, to jest fajnie rozwiązane, jeśli gracz ma powiedzmy jakąś tam umiejętność na wyższym poziomie. To też w Cthulhu też jest tam, że od 1 do 25 jesteś jakimś tam laikiem później i tak dalej, to tutaj też to można przyłożyć, także testy po prostu nie są potrzebne, jak ktoś ma tam właśnie. Są jakby, są dwie nowe, powiedzmy, umiejętności, które są mutacją Cthulhowych, jak tam psychologia, to teraz mamy Humit i Sumit? Jakoś tak? Sigint, o przepraszam. I tak, jedno to jest psychologia, odczytywanie tam zachowań ludzkich, etc., a drugie tam działanie już z maszynami i różne oprogramowania, etc. To są takie dwie nowe rzeczy główne, jeśli chodzi o miejki. Z kolei no, w Sanice jest tutaj punkt załamania, do kiedy do niego dotrzemy, dostajemy jakieś tam, jakąś przypadłość mentalną i, że tak powiem, ustawiamy nowy punkt załamania. No i później, tak jak Mati powiedział, wracamy, to może niekoniecznie tylko kufel rozbijemy na bójstwo, no, ale coś jeszcze może. To był akurat przykład bardzo ekstremalnej straty, bo jak na przykład stracisz 1-2, no to nie pobijesz swojego szwagra, ale jak powiedzmy twoja więź przykładowo z tą rodziną spadnie z 8 do 1 punkta, no to ja bym poszedł w taką bardzo ekstremalną rzecz. Już na zasadzie to jest prawie rozwód. Cóż jeszcze z mechaniki? Szczęście. Szczęście jest na zasadzie 50-50. Rzucamy kosteczką, ale są właśnie sukcesy, że tak powiem, krytyczne sukcesy i krytyczne porażki. To są po prostu dublety w zasięgu, że tak powiem, powiedzmy, rzucamy, szczęście to jest od 0 do 50 szczęście, 51 w górę nieszczęście. Jeśli wyrzucimy dublet, to mamy jakieś super szczęście, a tam później w testach to samo. Jeśli będziemy mieli dublet w zasięgu umiejętności, to poszczęściło nam się całkiem nieźle, wyżej, no niestety. Co jeszcze? Aha, brak forsowania rzutów,
To tak a propos mechaniki Cthulhu, bo to bazuje na tym Basic Role Playing Chaosium systemie, który jest tam stosowany w Nephilimie, w Cthulhu, w Runqueście, Loriku, Pandragonie i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że zmutowany, iż taki troszeczkę tam poprzerabiany przez Ark Republishing na swoje potrzeby. A co jeszcze było? Walka szybsza, powiedzmy. Raczej ja chciałem, jak jeszcze do poczytalności tutaj nawiązywałeś. Sorry, że się wtrąciłem. Dawaj. Możliwość tłumienia i adaptacji. Bo tak, adaptacja jest okrutna. Podoba mi się to, że w momencie, kiedy agent wyciąga broń, celuje bronią w kogoś lub w coś i pociągnie za cyngiel, wywołuje to jakąś reakcję w jego psychice. Bo to nie jest takie, że wyciągamy spluwy i walimy, nie? Jak jadę w Cthulhu ze strzelbą na słonie i palpuję sobie, czego nie lubię bardzo. To tutaj ten ciężar nawet tego, że możemy coś skończyć życie ludzkie, odbija się właśnie w tym. A adaptacja jest straszna. Tak, boli mechanicznie, znaczy boli z perspektywy prowadzącego jest super. Dla gracza zależy od rzutu kostką, bo żeby wyjaśnić i tak dalej, o co chodzi z projekcją, adaptacją, bo to jest powiązane. Projekcja to jest możliwość po prostu przerzucenia straty poczytalności na więzi. Dlatego o tym wspominamy, jak wcześniej wspomniałem, te straty w więziach, skąd się to wzięło właśnie. Powiedzmy, zobaczyłeś wielkiego Cthulhu albo cokolwiek innego, to tracisz poczytalność, powiedzmy, tracisz 6 punktów poczytalności. I tak jak w Cthulhu, 5 bądź więcej punktów to jest tymczasowa niepoczytalność, tam fiksujesz, wariujesz i uciekasz, czy coś, ten deseń. Ale stwierdzasz, nie, chcę stracić mniej, bo jednak chcę działać. No to dokonujesz do projekcji, czy jak to akurat Black Monkowie przetłumaczyli, teraz nie pamiętam. I po prostu część tej straty, maksymalnie 1K4, przerzucasz na więź. Więź zostaje zmniejszona o wynik na 1K4 i o tyle także mniej poczytalności tracisz. Czasami może to być fajnie, zamiast 6 tracisz tylko 2 przedowo, a czasami tracisz, zmierzasz tylko o 1, to wciąż jest tymczasowa niepoczytalność. I wtedy wchodzi druga mechanika, stłumienie, która działa podobnie. Też rzucasz 1K4, tyle samo wydajesz z danej więzi, która daje ci siłę, żeby jednak stłumić tą tymczasową niepoczytalność. Wykonujesz test poczytalności. Jeżeli ci wyjdzie, udało ci się stłumić tą niepoczytalność i możesz działać we własnym zakresie, sam decydujesz. Jeżeli nie, to wtedy prowadzący decyduje, co robisz. A są tylko 3 opcje. Wyłączasz się, czyli po prostu jesteś w stanie katatonicznym, wpadasz w furię i atakujesz wszystko dookoła, bo wszystko jest zagrożeniem, albo 3, po prostu uciekasz. I uciekasz, aż wpadasz z wyczerpania gdzieś, nie wiadomo gdzie. To jest fajne i jak tutaj Rafał wspominał, także mechanika adaptacji, czyli za każdym razem jak traci się poczytalność i nie popada się w tymczasową niepoczytalność, bądź nie osiąga się punktu załamania, można sobie zaznaczyć krzyżyk na skali adaptacji. Po 3 krzyżykach człowiek jest w pełni zaadoptowany do jednego z 2 źródeł utraty poczytalności, albo przemoc, albo bezsilność. Można być do obu oczywiście. Co to oznacza? Automatycznie zdaje się testy z tego powodu. Nie oznacza to, że nie możesz tracić poczytalności z tego powodu, tylko że się zdaje. Tylko że, tak jak tutaj Rafał wspominał, koszty są brutalne. Bezsilność to jest rzut 1K6 mocy, a... Chyba charyzma druga. A charyzma to jest ten, to jest... Tak, właśnie, a przemoc to jest 1K6 charyzmy. I wiadomo, jak to jest. Ma się zawsze szczęście, czyli traci się 6. Jak kiedyś mój operator sił specjalnych mający 8 charyzmy, co wyrzuciłem. I miałem tylko jedną więź z moją córką, więc to było czasem, każda scena domowa to była tak. Dobra, odbudowuję poczytalność, czy odbudowuję tą więź na tyle, ile się da. I to był piękny ten, piękny. A potem mój operator zawarł pakt z Nierlatotepem. Córka dostała ten, umrze ze starości, spokojnie, nigdy nie doświadczy nadnaturalnego. I o co ci śnienia. Według mnie to był dobry deal. Banał. Okej, dobra, słuchajcie, to myślę, że sobie tak pokrótce omówiliśmy te kwestie mechaniczne. To przejdźmy do tego, co jest takim sercem, mam poczucie, Delty. Choć... Tak jak opowiadacie też o tych więziach, to ja nawet myślę sobie, że mnie osobiście
może nie bardziej, ale bardzo kręcą te sceny takie pomiędzy, bo one potrafią być na pewno mięsiste i emocjonalne, nie? Dla tych postaci, ale też wyzwaniem dla osoby, która prowadzi albo gra, też takim fajnym wyzwaniem w odgrywaniu tego. Ale przejdźmy do kwestii śledztwa. I tutaj mam do was kilka takich pytań. Jak one są zaprojektowane? Czy można jakoś powiedzieć o jakimś takim schemacie tego śledztwa? Czy jesteście w stanie jakoś tak odnieść to do czegoś takiego, powiedzmy, jakiejś struktury konkretnej? Drugie moje pytanie, też dotyczące tego śledztwa, to czy bardziej jesteście za tym, żeby, czy bardziej po prostu rozgrywacie gotowe scenariusze, czy też tworzycie własne? Ja zauważyłem taką rzecz w tych scenariuszach ogólnie, że tak powiem, firmowych. Polega to ogólnie na tym, że agenci dostają kryptowiadomość w różnej postaci. Może być dziwny SMS, może to przyjść paczka z dziwną etykietą, coś tam, coś tam. Z namiarami na czas i miejsce. Gdy się tam udają, następuje coś, co można nazwać odprawą, gdzie osoba im, może znana, może nieznana, przydziela jakieś dyrektywy, jedźcie tam, zróbcie to, zatrzyjcie ślad. Bo ogólnie tutaj w tej konspiracji polega wszystko na tym, usuńcie i zatrzyjcie ślady. Jakimkolwiek kosztem, a nawet często najwyższym, czyli własnym życiem. I zabezpieczcie zaawansowaną technologię. To jest też akurat takie bardzo ciekawa rzecz. Dobrze. No i później, tak, dodatkowo w dyrektywach mogą nastąpić jeszcze dwie jakieś wskazówki. Może być podany adres znajdującej się w okolicy tak zwanej zielonej skrzynki, ja to tak nazwałem, Green Box. To jest taka lokacja, w której działający agenci wcześniej lub tam przyjaciele składają różne rzeczy na później takie, na zaśki tak zwane. Jakieś tam galony benzyny, wiecie, zapałkę, tudzież jakiś artefakt. Butelka oznaczony whisky. Nie dotykać, jakieś tam śpiwory, etc., etc. I to może być lokacja pod tytułem jakiś opuszczony bunkier w lesie, to może być skrytka pocztowa, to może być wynajęty jakiś schowek, etc. Lub jakiś pustostan gdzieś tam. Dodatkowo jeszcze, jeśli w lokalnej jakiejś tam społeczności działają jacyś przyjaciele Delty, to dostają do nich namiary, żeby się można skonsultować, ewentualnie coś tam schronić, doradzić. A o samym zagrożeniu to różnie bywa. Ja może przytoczę taką rzecz, która mnie naprawdę urzekła, jak to jest scenariusz bodajże Klepsydra, Hourglass, gdzie agenci na odprawie dostają filmik chyba z YouTube'a. Wyobraźcie sobie, miasteczko takie małe, amerykańskie, skwerek, i koleś nagrywa telefonem filmik w takim na tym skwerku, przychodzi dziewczyna, bodajże jest chyba w podomce czy coś, wchodzi na ławkę, zaczyna coś śpiewać, krzyczeć i tak dalej, skacze i znika, dosłownie znika. Agenci wiedzą, że film nie został w żaden sposób spreparowany, nie było żadnej interwencji. Co się stało? Jedźcie to sprawdzić. A co za tym stoi? Polecam scenariusz, bo jest łuściutko. Tak. Zaznaczeniem tylko dodatek do tego scenariusza, Hourglass. On jest wydany w zbiorze Black Sides. Dobra, potem możecie poszukać. Może mój będzie widać. Może twój będzie widać, bo tutaj wiadomo, ukrycie programu. Tak, ja wiem, że ciebie akurat, że tak powiem, tak. Tutaj Mati mówi o tym dodatku. Pakiet scenariuszy takich, bardzo fajna rzecz, bo jest też osobno wydany. I bardzo i powiedział akurat, że dość ciężkich, bo tam jest jeszcze Ex Oblivione, a Hourglass jest ciężkim scenariuszem pod względem też prowadzenia. Tam jest, wymaga od prowadzącego dobrego przygotowania i zastanowienia się, bo tam jest naprawdę wiele ruchomych elementów. I nawiązując do tej śmiertelności, gracze mogą nadepnąć komuś na odcisk i w następnej scenie może być tak, że wpadli w zasadzkę.
A zasadzka w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że wszyscy mają karabiny maszynowe. I nie jest, jest, ale scenariusz jest bardzo, jest bardzo ciężki i tak jak powiedział, mięsisty. Ja jeszcze dodam tak do drugiego pytania Tomcia, że w sumie prowadziłem ze swoich scenariuszy dwa, które były kiedyś stworzone troszeczkę jak Delta Green, pod setting Cthulhowy, kiedy jeszcze nie miałem dobrego takiego fajnego Cthulhunała w latach 90., a miałem swoje pasje, chciałem przełożyć właśnie tam Archiwum Mix, wtedy było na fali mocno, to wtedy UFO klimaty, a Delty nie miałem jakby, no nie miałem dostępu do Delty, a to mnie mocno kręciło, to przełożyłem teraz na, że tak powiem, dużą kosmetykę, odświeżyłem, to poprowadziłem, ale ogólnie lubię firmówki, ponieważ to jest, powiem tak, świetnie to jest zrobione, to jest mega dobra robota, słuchajcie, i jak czytałem scenariusz Music from Darkened Room, słuchajcie, to jakbym czytał horror. Mhm. Ja naprawdę czułem ten vibe, ten klimat, tą grozę, widziałem to, moi agenci później też to widzieli, troszeczkę bardziej dotkliwie. No, także z mojej strony to tyle, Mati, oddaję piłeczkę tobie. Tak, ja też jestem akurat zwolennikiem oficjalnych scenariuszy, głównie dlatego, że nie umiem pisać własnych scenariuszy, to jest to. Chociaż obecnie pracuję nad adaptacją Karmiciela pod Deltę Green i... O, to powiedzmy od razu. Karmiciel to jest zbiór, przypomnij. To jest Case Files The Serial Killers, wydany przez... Las Macabre Publishing. Tak. To jest to. Każdy z tych scenariuszy jest uniwersalny, można go zaadaptować do każdej mechaniki. No i ja właśnie go adaptuję pod Deltę, żeby był bardziej nadnaturalny. To jest, o właśnie, ten tutaj z taką bardzo piękną na zasadzie i wymowną, makabryczną okładką. To jest to. Ale tak, jak zaprojektowane są śledztwa, to tak jak tutaj Rafał już opisał, to wygląda, więc ja bym to nazwał takim standardowym, klasycznym, Cthulhowym schematem. Coś się dzieje, idźcie to sprawdzić, no tylko, że tutaj nie ma na zasadzie dostałem list albo jestem tym zainteresowany, tylko idźcie to sprawdzić, to jest wasze zadanie, macie tydzień urlopu w pracy, więc idźcie to sprawdzić, bo to też jest taki bardzo fajny motyw w stylu jeżeli jesteś oficjalnie zatrudniony w jakiejś agencji federalnej, to mogą stworzyć fikcyjne śledztwo, fikcyjną grupę specjalną do rozwiązania sprawy. Ale jak pracujesz na uniwersytecie, to co? Biorę tydzień urlopu, żeby walczyć z Cthulhu. Tak, może to brzmi tak trochę pastiszowo i parodiowo, ale niestety tak czasami trzeba to tłumaczyć. Albo bierzesz po prostu L4 i no, potem się musisz wytłumaczyć, no straciłem rękę. Jak? To jest to. W bibliotece. W bibliotece, dokładnie. Pies mi zjadł. Tak jest. Tak. Stąd wyszedł. Dokładnie. Co do gotowych scenariuszy, to trzeba podkreślić, one są bardzo dobrze napisane oraz także często jak tematyka dotyczy takich rzeczy bardziej ezoterycznych z naszej perspektywy, na przykład scenariusze militarne albo scenariusze związane z, jak tutaj Tomek grał, lotem w kosmos. One są bardzo dobrze zbadane, co jest potrzebne, żeby prowadzący miał wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby to odpowiednio poprowadzić, fajnie poprowadzić i żeby mieć dostateczną wiedzę, że jakby co, cisnąć kit, jak gracze zaczną za bardzo grzebać, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć pod tym względem. No oraz także wszystkie wydania. Delta ma tylko jednego artystę, który jest także twórcą, współtwórcą Delty, więc poziom artów jest jednostajny, cały czas dobry i czasami po prostu wprost bardzo horrorowy. No, mocno sugestywny, ale też taki, bym powiedział, bardzo oryginalny względem tych i ponadczasowy mam poczucie. Słuchajcie, lata mijają, a po prostu jak się patrzy na te grafiki, to one cały czas są aktualne, bardzo mocno. Bo czasem jak się patrzy na horrorowe grafiki, takie nawet uwspółcześnione, no to już w niektórych tych miejscach czuje się takie, że coś trąca myszką, a tutaj cały czas jest ten niepokój. Taki bardzo... Potrafi po prostu przekazać to, co mu siedzi w głowie, a straszne rzeczy mu siedzą w głowie. I te ilustracje są
Patrzysz i już jesteś tam. To jest ten vibe. On to wchodzi. To nawiążę, przepraszam, jeszcze do Mateusza. To, jak są opracowane te scenariusze, to już było, to już wychodziło przez Steinsa i The Twillera, jak robili w Chaosium dla Cthulhu, Unspeakable Old, ten Walker in the Wastes, świetnie opracowane materiały, także tutaj oficer może od razu po przeczytaniu właśnie zrobić taką robotę, że nie musi gdzieś tam materiałów źródłowych więcej szukać. Rzeczowe opracowania, no i ta groza, która stamtąd wycieka, czająca się w tych, kurczę, słowach, coś wspaniałego po prostu. To jest właśnie taką deltę walczyłem. To jest to. I poza tym Arc Dream, który jest kontynuacją Pagan Publishing, oni stosują starą zasadę, że wyjdzie, jak będzie gotowe. Oni nie dają terminu, że wtedy będzie, nie przekładają, tylko wypuszczają, jak wypuszczają. Więc teraz zapowiedzieli na ten rok wypuszczenie kilku scenariuszy, które są gotowe, są zrobione. Ale to wiadomo, to będzie jak będzie. To jeżeli wspierasz jakikolwiek Kickstarter i siedzisz dłużej w Delcie, to wiesz, że jak wy poczekasz parę lat, ja wciąż czekam na rzeczy z oryginalnego Kickstartera z 2015. No będzie już 10 lat prawie. Ale jak wyjdzie... Wow, to mnie to trochę pocieszyłeś. Bo ja wsparłem ich teraz przy konspiracji i tak dalej. Powiem tak, oryginalny Kickstarter, który miał wydać właśnie podręcznik agenta i podręcznik oficera prowadzącego. Nie, tam jeszcze było przesada. 10 dwie, lat. Trzy kampanie, ostro. Dwa splatbooki. Oni to wciąż piszą. I tak, ta kampania, o której mówisz, masz może Impossible Landscapes, Rafał? Oczywiście. Bo jakby co, to jest właśnie ta. O, jak fajnie ale akurat super, to wygląda. Ale super, pokazało. No, dobra, czekaj. A nie, bo się o, nie, bo wyskoczy ci. Dokładnie. To jest kampania o królu w żółci. I to są maski Nyarlathotepa Delty. To jest chora kampania. To jest chora kampania pod względem prowadzenia. Jest tyle rzeczy powiązanych ze sobą. I to jest surrealistyczny horror. Tam nie ma macek. Tam jest dziwne rzeczy a la Twin Peaks czy tego typu filmy. I po prostu wydanie jest przepiękne, bo art The Twillera i jeszcze layout tego podręcznika jest napędza niepoczytalność prowadzącego, który to czyta. I bardzo mi się podoba kłótnia dwóch postaci przez całą książkę, która jest w przypisach. Po prostu ich można rozpoznać po kolorze przypisów, które są przez całą książkę. To jest po prostu... Nawet jeżeli się tego nie poprowadzi, polecam ten podręcznik po prostu, żeby przeczytać, żeby zobaczyć, jak to jest, bo sam artystycznie jest przepiękny. No sam chyba we wstępie stwierdził, że to już było na granicy nawet szaleństwa pisząc to. Nie? Także The Twiller. Tak. Ale kawał dobrej roboty, słuchajcie, Enisy dostał roleplayowe słusznie. To po prostu jest... Za taki... layout też, tak, należy się. To jest, jeżeli to by wyda, jeżeli Black Monk to wyda, zapowie, że wyda, to jeżeli wydadzą i zachowają styl, w niektórych handoutach po prostu jest bardzo specyficzny angielski, jeżeli im się to uda oddać, szapoba i gratulacje, jesteście najlepsi, wydaliście najlepszą kampanię, jaka jest do tego. No dobra, to powiedzcie, to, no jeszcze dodaj, ktoś chciał się... A scenariuszy jest po prostu... masa. I skąd skąd teraz osoby, które nas będą oglądać, skąd mogą czerpać te scenariusze? I powiedzcie mi, czy jest też tak, że jest taka, tak jak z Miskatonic Repository, że fani też tworzą różne materiały do zewu, to czy jest coś analogicznego w przypadku Delty, że fani również tworzą i można gdzieś wejść, pobrać? I druga kwestia, też oficjalna linia Delty. Skąd to pobierać, skąd, gdzie tego szukać? Dobra, no to ja zacznę tym razem. Tak, oficjalne scenariusze, linia wydawnicza. Obecnie są trzy zestawy scenariuszy zbierające. Każdy z tych scenariuszy można kupić indywidualnie. To jest po kolei wydawanie A Night at the Opera. Dobra, może nie będę pokazywał po prostu. Jest tak, trzy zestawy. A Night at the Opera. Dobrze. A Night at the Opera, który był pierwszym zestawem, zbiera tam 6 czy 7 scenariuszy. Następnie zostało wydane Control Group, który
Dobra, o Control Group powiem za chwilę, bo tam jest troszeczkę taka historyjka do opowiedzenia. Blacksight, które już Rafał pokazywał, tam gdzie jest ten scenariusz Hourglass. I trzeci, wydany jako drugi, jest Control Group. Control Group było na początku planowane jako starter do Delty Green, gdzie miało się mieć 3-4 opery, jak to się w nomenklaturze Delty nazywa, pierwszy. I po prostu każdy scenariusz grało się normalnymi ludźmi, którzy mieli kontakt z czymś nadnaturalnym. No i potem w czwartym scenariuszu to się dostawało pulę właśnie tych ludzi, którzy przeżyli i to mieli być wasi agenci. Pierwszy scenariusz to Tomek grał, Black Sat. Ile scenariuszy Cthulhu zaczyna się tym, że lecicie w kosmos na pokładzie promu kosmicznego? I jest super scena odpalania rakiety i lotu. To było bardzo lotu. Ciekawe doświadczenie, jeszcze jak opisywałeś, bo tam jest tak naprawdę minuta po minucie, godzina po godzinie sekunda, nawet podane. Sekunda po sekundzie. Nawet sekunda po sekundzie. Dokładnie. To było takie, że wow. W sensie, oczywiście jest tam tak dużo różnych informacji, że z poziomu gracza ja nie ogarniam tego, ale naprawdę doceniam pieczołowitość twórców, że oni tak o to zadbali. Tak. To było świetne. To akurat właśnie też jest specjalnie zaprojektowane, bo to jest bardzo stresująca scena i ona i gracze mają być przeładowani informacjami, bo chodzi o to, żeby zasymulować to, że nagle coś się dzieje i macie reagować, a tutaj jest nagle, dokonujemy obrotów, tracicie łączność, coś tam, przeciążenie takie, a takie, macie, tracicie wzrok, tego typu rzeczy. O to właśnie w tym chodziło. Drugi scenariusz z tego Control Group to jest grać żołnierzami w Afganistanie. Trzeci to jest pandemiczny scenariusz, bo nagle w miasteczku w Arizonie pojawia się jakiś wirus, jakaś choroba i przetrzebia miasteczko. Jesteście doktorami CDC i macie to rozwiązać. Bardzo specyficznie się to grało w środku pandemii. No tak. To jest bardzo specyficzne. Ostatni to już jest klasyczny scenariusz o tym, jest jakiś dziwny kult, zbadajcie go. I może być taki bardzo specyficzny zespół składający się z astronauty, amerykańskiego trepa z Afganistanu i doktora CDC. A teraz idźcie się, udawajcie, że jesteście kultystami. To jest to. To są trzy oficjalne zbiory scenariuszy. Teraz będzie za chwilę wydawany kolejny, Dead Drop. Jak mogliście zauważyć, jest A, B, C, D. Będą chyba szli aż do Z. Bardzo czekam po prostu, żeby jakoś to zachowali. Oraz są także trzy kampanie do Delty. Jest tak, Ikonoklaści, który miał być scenariuszem na 32 strony, pisanym w środku istnienia państwa islamskiego. Podtytuł jest Kampania o grozie współczesnej i pradawnej. Ponieważ prolog jest bardzo fajny. Gracie terrorystami z ISIS, którzy w Mosulu jadą do kafira, czyli heretyka, wytłumaczyć mu, dlaczego bycie heretykiem jest złe, no raz nagrać, jak rozbijacie różne artefakty. No i wiadomo, można się domyślić, co się stało. Rozbijają jakiś artefakt i zaczyna się cała zabawa. Jesteście agentami wysłanymi na środek wojny Iraku z państwem islamskim, plus koalicja amerykańska i inni, bombardujący Mosul. I no tak, trzeba rozwiązać nadnaturalny problem w środku tego. Bardzo fajna. Jest to najkrótsza z tych kampanii do Delty. Druga, wydana to jest właśnie Impossible Landscapes, który Rafał już tutaj pokazywał, kampania o Królu w Żółci, kampania surrealistycznego horroru. Ciężka do zagrania, ciężka do poprowadzenia. Nie każdy gracz może to polubić. No to jest bardzo specyficzny horror. Można mieć wrażenie, że po prostu nie ma się sprawczości. Co jest częścią horroru właśnie tutaj wmontowany w ten surrealistyczny horror i w całą tą kampanię. I trzecia, ostatnia, która teraz wyszła i według mnie jest najbardziej przerażająca. Boże zęby, czy jak to tam? God's Teeth. Kampania jest niewyobrażalnej grozy. Jedyna kampania, która wprost dla której wprost na samym początku jest informacja o tym, że przeczytaj ją dokładnie, ponieważ kampania dotyczy przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec dzieci oraz kompletnej degrengolady amerykańskiego systemu pomocy dzieciom. I to jest naprawdę obrzydliwa kampania, w tym po prostu tematyka. To jest prawie kult.
bym powiedział nawet, że w niektórych momentach jest nawet cięższe niż scenariusze do kultu. Jeżeli oglądaliście Detektywa, True Detective, pierwszy sezon, tam w połowie pierwszego sezonu ci dwaj detektywi, Rust i Marty, znajdują złego człowieka i Martin tam bada jego dom, garaż i tak dalej i znajduje nagle garaż i go otwiera. Jest ta scena, jak następnie wychodzi po prostu temu złomowi, strzela w głowę bez żadnego gadania. To jest pierwszy scenariusz. Nie ja więcej pod względem tego, jak agenci się zachowują. I to jest naprawdę, jest ciężki, jest bardzo super napisany i autor tego, bo to jest inny autor niż wszystkich innych scenariuszy. Po prostu on niedawno dołączył do zespołu Delta Green, Caleb Stokes. Wcześniej też pisał bardzo fajne scenariusze. Tutaj w posłowie wpiszę, że to jest jego katarzis i oczyszczenie się po latach pracy jako nauczyciel w publicznej edukacji w Stanach Zjednoczonych oraz kontaktu z tym wszystkim. I to widać. To jest napisane przez człowieka, który ciekawie miał kontakt wprost z przemocą wobec dzieci. I pomimo tego, że jest to bardzo ciężka tematyka i taka bardzo intymna, w żadnym momencie nie czuję się, że jest to pornografia, która robi z tego po prostu exploitation. Nie, no jasne, ja też tak rozumiem, to tak jak mówisz, to są trudne tematy. Od razu mi przychodzi do głowy, że wcześniej trzeba je przegadać z graczami oczywiście, czy w ogóle osoby chcą, żeby poruszać takie tematy. Pewnie też jest możliwość stosowania, znaczy na pewno jest możliwość stosowania różnych narzędzi PHS-u podczas, znaczy pewne rzeczy nie muszą tak bardzo gdzieś tam wychodzić obrazowo, czy nie muszą, nie trzeba jakichś podawać szczegółów, ale zakładam, że jeżeli to jest oparte jednak o ten wątek taki z wykorzystywaniem dzieci, no to tutaj ekipa musi się już na to zgodzić. Dobra, wchodzimy w bardzo trudny temat. W ogóle tak jak opowiadacie o tej Delcie, ja też od momencie, kiedy zacząłem sięgać po kult, to dla mnie kult jest dość blisko Delty. Oczywiście tam w tym kulcie jest dużo takich przerysowanych jakichś makabresek różnych, jakiejś całej tej takiej brutalności. Tutaj wydaje mi się, że z racji tego, że dotyczy to takich bardzo współczesnych różnych problemów, z którymi ci agenci się spotykają i od razu jest takie linkowanie do jakichś wydarzeń społecznych, nie? No bo oni jadą, gdzieś ktoś coś widział, a potem się okazuje, że jest to wszystko jakąś, że może to być jakaś intryga, że w to włączone są jakieś inne organizacje albo osoby, ktoś nagle wykorzystuje to, że ktoś ma jakieś zdolności. Więc tutaj myślę, że takie pole do eksplorowania tych trudnych tematów i takich jednak bliskich naszej skórze potencjalnie jest trochę większy niż nawet w takim kulcie, gdzie nie wiem, ja na przykład jak prowadzę kult, no to takich potencjalnie nadnaturalnych rzeczy nie musi być zbyt wiele. One mogą gdzieś być na zasadzie takich majaków sennych albo takiego przełamywania się rzeczywistości, niepewności pewnej. A tutaj agenci Delty spotykają się z fizyczną, nawet jeżeli to nie jest fizyczne, to mają świadomość bytu, który tutaj funkcjonuje. Wiedzą, że ten byt należy jak najszybciej po prostu, jeżeli jest możliwość, unicestwić albo odwołać gdzieś, przepędzić, a najlepiej i to, co zwykle są w stanie zrobić, to po prostu zatuszować informacje na ten temat. Więc ja sobie też tak myślę, że tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma różnymi, bym powiedział, podejściami do RPG, ale i jeden, i kult, i Delta porusza takie potencjalne, mocno triggerujące tematy. No i oczywiście to też jest taka informacja dla tych, którzy będą słuchać, czy kiedykolwiek będą chcieli zagrać, że może to po prostu być za mocne dla was. Jeśli bardziej lubicie strzelać palpowo i bardziej przygodowe rzeczy, to zdecydowanie gdzieś w Pulp Cthulhu albo jakieś, nie wiem, Popsuty Kompas, jakieś tego typu rzeczy. Tutaj to, co chłopaki opowiadają, ja też czuję w tym, jak opowiadacie, dużo jest takiego wątku przeżywania tymi postaciami, rozwiązywania tych różnych tajemnic, które są bardzo mroczne, a jednocześnie to ścierania się wewnętrznie tych organizacji. Słuchajcie, bo jeszcze tylko taka kwestia, jakbyście mogli odpowiedzieć na to pytanie dotyczące tych takich... Fanowskich. Fanowskich, tak. Czy można gdzieś znaleźć coś?
Można. Rafał, ty będziesz chciał tutaj powiedzieć? Ja powiem, że ja nie zagłębiałem się. Ja znalazłem bardziej jakieś fanowskie rzeczy robione do handoutów. A scenariusze nie szukając tego przyczyny, że nie musiałem. Ja napisałem swoje rzeczy, które wtopiłem jakby w swoją kampanię, bo obecnie prowadzę Impossible Landscapes przetykanych. No, jesteśmy po nocnych piętrach, więc lecę do 2015 po troszku, wrzucając jakieś inne wyjęte przygody, na przykład muzyka, co tam jeszcze, konwergencja i tak dalej. Teraz właśnie robimy Boże, From the Dust. Scenariusik, który był takim detwillerowym, powiedzmy, spojrzeniem na horror w Red Hook, ale ja podpiąłem jeszcze pod to Sny w Domu Wiedźmi i przeniosłem w ogóle do Arkham. Okej, czyli takie tak rzeczy modyfikujesz. Podręcznik do Arkham. Tak, tak. Lokowanie produktu. I tak jak mówię, no, ja nie czuję potrzeby szukania fanowskich, ponieważ to, co dostałem od ekipy tutaj, to jest miód, malinki i tak dalej. Ja nie wiem, Mati, czy ty korzystałeś? Korzystałem i tak, jest bardzo bogata lista. Jest wiki, znaczy obecnie dwie, bo stara tam umiera pod względem czysto mechanicznym, że po prostu tam jakieś problemy techniczne mają. Jest przenoszone The Farfield Project. To jest zbiór różnych artykułów i scenariuszy ze starej grupy mailingowej Delta Green, która działa od 90 któregoś roku, więc to jest super stare. A cały czas jeszcze działa ta grupa mailingowa? Działa. Wow. Tak, jest, musisz mieć konto na Yahoo. I szczerze no nie tak, wiem, nie tak, patrzyłem, tak. Ale chyba działa. To jest to. A scenariusz on na tym jest coś takiego, co się nazywa Shotgun Contest. Shotgun Scenarios, to jest założenie. Słowo takie króciutkie, 1500... nie? Tak, masz 1500 słów i musisz z tego zrobić scenariusz po prostu. I jest to w formie konkursu, no po prostu ludzie z tej grupy mailingowej potem głosują, co jest najlepsze, najgorsze i tak dalej. No i są tam jakieś nagrody. Konkurs jest chyba od 2011, czy nawet wcześniej. Na tym właśnie tej wiki są wszystkie te scenariusze, można je sobie otworzyć, ściągnąć. Czasami super. Scenariusze są super. No bo tak. Przykładowo właśnie Last Things Last, czyli ostatnia niewola ze Startera, to był scenariusz z tego konkursu. Wiadomo, obrobiony. No dobra, to skorzystałem z niego. To jest to. Inny taki super scenariusz, który polecam, to jest Bestow. I to jest też na zasadzie jedna rada. Przeczytaj ją, weź sobie mapę miejsca, gdzie gracze są, a potem każ im rysować mapę. Have fun. To jest po prostu czadowy scenariusz. I część tych scenariuszy z tych właśnie jednostrzałów są obecnie zbierane i edytowane, żeby je wydać w oficjalnym podręczniku. Będą po prostu wydane w ramach Kickstartera Konspiracji. To jest po prostu takie ciekawe. I tak jak mówię, tam można trafić na rzeczy takie bardzo średnie, po perełki, gdzie jak dorobisz dwie, trzy rzeczy i sobie dopiszesz, to po prostu nagle masz z tego super scenariusz. Z tego, co kojarzę, sorry za lokowanie produktu innego podcastu, Krypne zrobiło adaptację scenariuszu Nienawidzę swojego dnia, swojej pracy z złotym, to jest Złoty Hełm i przedszkole, szkoła i aktywny strzelec. To jest też scenariusz właśnie z tego konkursu, też właśnie w takim względem bardzo brutalnym i bardzo jasne. Kontrowersyjnym, tak to nazwijmy, szczególnie dla Amerykanów. Pewnie. Więc fanowskie scenariusze są, jest ich dużo. Jest jeszcze ten konkurs związany z serwerem Discordowym Night at the Opera, czyli największy nieoficjalny serwer do grania online po angielsku. Jedyny minus, no niestety to są głównie Amerykanie, więc grają dla siebie wygodnie, czyli trzecia, czwarta w nocy u nas. Tak. Okej, okay, dobra. Dobra, słuchajcie, to jeszcze dwa tematy chciałbym poruszyć w naszej rozmowie. Pierwszy temat to jest, czy waszym zdaniem system Delta Green ma potencjał na rozgrywanie dłuższych kampanii? Wiemy o tym, że są trzy długie kampanie, te oficjalne, ale właśnie to chwilę też możecie powiedzieć, jak długie one są, w sensie też jak można o nich powiedzieć, czy to są raczej kilkudziesięciu czy kilkunastu sesyjne. No i druga kwestia, to już na początku Mateusz powiedziałeś o tym, że śmiertelność jest wysoka w tym systemie, jeśli chodzi o agentów.
pewnie nie tylko agentów. Czy to jest system zaprojektowany pod kampanię i dłuższe granie? Mechanika więzi, którą opisaliśmy na początku, właściwie tego wymaga. W jednostrzale więzi to jest, sprowadzają się tak naprawdę do tarczy przed utratą poczytalności i niczego więcej. Po prostu jednostrzale. Tak, w jednostrzale wciąż można super to zagrać i będzie się dobrze grało w jednostrzały, ale dopiero w kampanii, w dłuższej rozgrywce widać prawdziwy pazur, prawdziwy ząb tego systemu. A co do długości tych kampanii, ja się nie wypowiem, ja od 4 lat prowadzę Maski Niarlatotepa, więc to jest tak, ja nie jestem w stanie określić długości, ale ikonoklaści, którzy są najkrótszym kampanią, mającym 200 ileś stron, zależy co gracze będą chcieli zrobić, to mogą na tym spędzić spokojnie rok grania, bo załatwianie rzeczy dla jednej strony konfliktu, żeby dała ci informację o innej stronie konfliktu albo coś dla ciebie sprawdziła, no potrafi długo zająć jak się chce. A Impossible Landscapes, pomimo tego, że jest najdłuższą kampanią, prawie 300-400 stron czy więcej, no z tego co czytałem, ktoś to zrobił w 10 sesji. Ale tak, z zaznaczeniem trzecia część, po prostu ominęli prawie wszystko, udali się prosto do wyjścia. Pod względem tego, da się, to wszystko można bardzo krótko, ale też wiem, nie spoileruję, dlatego mówię, do wyjścia, tylko tyle. Pod względem długości, i tak jak mówię, różnie, ale ja bym powiedział, że to jest system pod kampanię. Pod kampanię, nawet jeżeli to będzie kampania na zasadzie w tylu niepowiązane ze sobą scenariusze z któregokolwiek zbioru scenariuszy i sobie łączymy tym, że okay, jesteście jedną grupą operacyjną i was wysyłamy w różne miejsca. Jasne. Rafał? Ja kompletnie się podpisuję pod tym, co Mati powiedział. Prowadzę właśnie, ja to nazwałem sobie krajobrazami szaleństwa, Impossible Landscapes. Jak to tam powiedzieli w internetach, niemożebne landszafty. Rzecz jest taka, że no tam ktoś też poprowadził właśnie pod tym jakby tytułem to. Powiem tak, u mnie są dwa wątki. Prowadziłem Maski Narlatotepa prawie tak długo jak Mati. Teraz, bo tak mi zaszło może 3 lata, nie pamiętam, może z 2. Po co się śpieszyć? Niech się ludzie bawią. Domy u mnie, te, że tak powiem, między operami, rzeczy to takie sandboxy. Moi agenci bardzo lubią to, nawet cenią to bardziej niż czasami niż przygody. Mam dwójkę, wrzucam im tam czasami trzecią agentkę w sumie na wsparcie i cenią to bardziej właśnie niż jakieś tam główne wątki. Rozwijają się coś tam. Wątek mam Majestic, jeden agent, a druga osoba właśnie, że tak powiem, bo tu nie ma Hastura, jest król w żółci, więc taki w żółtych odcieniach ten drugi wątek jest. Świetnie się to wszystko klei, śmiertelnie, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko od oficera prowadzącego zależy, czy będzie tłukł tych swoich agentów, czy będzie wszystko cedził ładnie, budował ten nastrój i to fajnie, pięknie popłynie w dal. Także tu jak powiem tak, zgadzam się z Matim, to jest jak najbardziej pod kampanijne jakieś tam przeboje stworzone i po prostu ludzie, jak już wejdziecie, bawcie się tym w ten sposób. Tyle, że tak jak tutaj Tomeczek też powiedział, słuchajcie, to są ciężkie tematy momentami, no tak były robione i nie dla każdego, nie dla każdego. Co do śmiertelności dodam tylko, że czysto mechanicznie, to jest klasyczny Cthulhu, ale doprawiony współczesną bronią, środkami bojowymi. Jak wyciągasz broń, to pistolet potrafi zabić twoją postać. Masz średnio 10-11 punktów życia. Najprostszy pistolet zadaje 10 punktów obrażeń. A broń automatyczna, która, nawiązując tutaj do części mechanicznej, jest po prostu pięknie rozwiązana. Każda broń automatyczna ma śmiertelność. Jeżeli uda ci się atak, rzucasz na śmiertelność. Poziom śmiertelności osiągnąłeś bądź mniej, cel ginie, po prostu. A jeżeli więcej, to zadajesz tyle obrażeń, jak tam dodajesz. To jest to bardzo ciekawie rozwiązane. Jedna seria z Kałacha potrafi zakończyć kilkanaście postaci bez największego problemu. Jak w życiu. Dokładnie, i to jest właśnie pokazane, dlatego powiem tak,
gracze się muszą nauczyć tego, że to nie jest Cthulhu, gdzie a spoko, pójdę sobie ze strzelbą, co tam, kultysta czy ten, istota z głębi, sobie poradzę bez problemu. Nie. Oni też mają karabiny maszynowe, oni też mają kamizelki kuloodporne, a istoty z mitów to... Tam w ogóle, tam jest wprost, może nie jest wprost napisane, ale jest zasugerowane. Jako oficer prowadzący, naginaj zasady, na zasadzie zmieniaj statystyki, zmieniaj co mają dostępne. Nagle istota z głębin będzie miała skrzydła i będzie latać? Have fun! Oni istnieją od setek milionów lat. Co to są ludzie? Nic. To jest to, więc... I także gracze muszą się nauczyć tego, że broń nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów, a ucieczka czasami, wycofanie się jest lepszym rozwiązaniem niż szalenie do przodu. Tak, i myślę, że też, żeby też nie wpadać w taką pułapkę, że po pierwsze chcemy dowiedzieć się dokładnie, co za tym stoi, bo czasem niewiedza, myślę, że częściej niewiedza w tym uniwersum po prostu jest zbawienna. To raz, a druga kwestia, używanie tych różnych rzeczy, które wpadają nam w ręce, jakichś technologii obcych albo jakichś po prostu inkantacji, jakichś przedmiotów, które już w momencie, kiedy na nie patrzymy, dotykamy je, no to jako te postacie już widzimy, że coś jest mocno na rzeczy, lepiej w to dalej się nie zagłębiać, lepiej to zostawić nawet nie mądrzejszym głowom, tylko tym, którzy to gdzieś zutylizują, gdzieś schowają pod ziemię, albo coś jeszcze z tym zrobią. I myślę, że to też jest fajnie tak rozwiązane, że nie musisz mieć odpowiedzi takiej 0-1 na to, co do końca się wydarzyło. Poznajesz jakąś postać tego NPC-a, który w czymś jest umoczony, widzisz, jakie to ma konsekwencje, nie wiem, na jego rodzinę, na całą sytuację, że też... To nie jest tak, że ta osoba jest tylko zła, albo po prostu można powiedzieć, że jest tylko taka i inna. Gdzieś za tym wiąże się cała historia. Mi się to też w RPG-ach podoba. Podoba mi się też w kontekście Delty. Tutaj robię takie odwołanie trochę też do kultu, bo gdzieś w pewnych miejscach to się mocno krzyżuje, żeby też pokazać taką różnorodność tej osobowości ludzkiej i tego, dlaczego pewne rzeczy się dzieją mniej lub bardziej, na które mamy wpływ, bo jak ja sobie wyobrażam, że ktoś staje się ofiarą jakiegoś rytuału albo jest wykorzystany jako naczynie w ramach tego rytuału, to nie ma żadnego wpływu na to. Ale jeśli ktoś wie, że sięgając po coś zdobędzie coś, a jednocześnie coś straci, no to tu mamy też ciekawy taki dylemat moralno, jakiś taki osobowościowy. Więc to są takie tematy, które mi są osobiście bliskie w różnych jakichś produktach kultury i płynnie przechodzimy do tej ostatniej części, słuchajcie, czyli co byście polecili osobom, które zamierzają prowadzić Delta Green już. Oczywiście wiemy, że te scenariusze oficjalne, one są super wydane, fajna zawartość merytoryczna i po prostu można je wziąć i poprowadzić, tak jak jest to tam zapisane, ale może właśnie jakieś inspiracje, może jakieś wskazówki, może właśnie jakieś wasze porady dla osób, które nawet przechodzą, wiecie, w sensie, że zaczynają swoją przygodę z Deltą, albo myślą, zastanawiają się nad tym, mają już jakieś doświadczenie, albo w ogóle nie mają doświadczenia w RPG-ach, to co tutaj by się pojawiło z waszej strony? Mati? Dobrze, to może tak. Od filmów zacznijmy jako przykład i może nie jaka inspiracja do samej Delty Green, ale bardziej do klimatu. Walka i tego, jak to ma wyglądać, jak to jest brutalne i bezwzględne, obie części Sicario. To jest po prostu piękne. Sicario pierwszy także jako pokazanie tego, jak skomplikowane jest zależność agencji federalnych oraz rzeczy prawnych w Stanach Zjednoczonych. Główna bohaterka Sicario to jest idealny przykład tego, jak agenci Delty wykorzystują po prostu kogoś z innej agencji, żeby po prostu przykryć swoją działalność. To jest pięknie pokazane oraz bezwzględna, piękna walka. Film poza tym jest po prostu super i pięknie pokazuje tą część wojskową. Villeneuve nie zrobił, tylko Duny. To jest to. Sicario drugi. Też jest trochę już bardziej jak każda druga część, po prostu coraz bardziej takie bigger, better, more badass, ale wciąż utrzymuje klimat właśnie tej walki. Pod względem, tak jak mówię, to jest ta część, no i wiadomo, Zero Dark Thirty, czyli wróg numer jeden, o tym jak dorwali Bin Ladena.
też piękne pokazanie właśnie tej części wojskowej, jak to może wyglądać. To jest to. A z takich rzeczy bardziej ktulowych, to dwa filmy. Suitable Flesh, czyli adaptacja domu, przepraszam, nie, to jest ten, nie model Pickmana. A Senat Wade, to było w którym opowiadaniu? O Boże, tam był ten derby, był... Właśnie, to tam był derby i tak dalej. Coś na progu, nie, coś na progu to jest inne. Coś na progu. Chyba tak. Suitable Flesh, to miało premierę w tym roku. Jest to uwspółcześnione, wiadomo, do dzisiejszych czasów, ale pokazuje też, jest bardzo brutalny, bardzo gore. Fajnie się to ogląda. A inny film, który może być bardziej z perspektywy kultowej, The Empty Man, Pusty Człowiek, który jest mocno ryje. Przygnębiający, to jest dość srogo. Słucham? Przygnębiający klimat, tak. Tak. To jest taki deltowy klimat, tak. Tak. I z takich jeszcze, to jest filmy, seriale, no to polecam tak naprawdę Dark na Netflixie, bo też jest ten taki pokręcony pod względem tego podróże w czasie, kto co wie, chowamy wszystko, to jest to. Z podcastów Archive 81, pierwszy sezon tylko, bo wzorowany na Night Floors, pierwszym scenariuszu z kampanii Impossible Landscape, mocno wzorowany, jakbym nie powiem, no nie jest to plagiat, to jest to. Drugi sezon to już poszli mocno w pulp, trzeci sezon wraca klimatem do pierwszego i bym powiedział, jest taki bardziej kultowy pod względem narracji, to jest to. A książki, no to właściwie fikcja związana z Deltą Green, bo jest tych książek kilka. Popraw mnie, jeśli się pomylę, ale tam chyba jest nawet lore rozwijany w książkach. Tak. Warto czytać, bo... Tak? Dwie książki są takie typowo lorowe. Pierwsza jest w czasie II wojny światowej i fajnie się czyta, żeby zobaczyć, jak może wyglądać operacja Delty Green właśnie w tych latach, a drugi to właśnie wyjaśnia całą sprawę z programem i banitami. I właściwie jak, skąd się to wzięło, to jest to. Ale zestawy krótkich opowiadań, które są pisane, tam też jest przestrzał. Czasami są super, a czasami jest... Jeden taki opowiadań, które naprawdę mi się wyryło w pamięć, to jest opis nalotu na Innsmouth z perspektywy Marinesa, który tam był. I to jest po prostu, to jest scenariusz do napisania. Wiadomo, to było opisane jeszcze, jak oni mieli na zasadach tego, jak byli związani z Zewem Cthulhu, wszystko, ale tak to wygląda. Książek jest, no, są różne. A, no i wiadomo, do Impossible Landscapes trzeba na pewno przeczytać Dom z liści Danielewskiego, żeby ten surrealistyczny, porąbany horror związany z domami doświadczyć. Super. I z mojej strony to tyle. Na pewno mam więcej na tej liście. Sprawdźcie jakby co grupę deltagreen.pl. Tam w jednym z wątków gdzieś wrzucałem tą listę i jest po prostu... polecajki od innych ludzi. Jest. A Rafał, ty co polecasz? Znaczy, ja powiem to, co jest na grupie oczywiste, Twin Peaks, seriali Twin Peaks, Archiwum X. Kubek do góry. Co tam jeszcze? O, widać pięknie. Słuchajcie, bardzo klimatycznie i takim ciężarem mi mega siadła adaptacja Kingowego opowiadania Outsider. Ogólnie powiem tak, ja uwielbiam lore powiązany z UFO, teraz UAP, więc polecam różne książki albo podcasty powiązane z tym tematem, żeby móc się odnieść, powiedzmy, do konspiracyjnego aspektu Majestic 12, tych wszystkich ich projektów typu Blue Fly, czy tam Fly, Blue Fly, tak, zbieranie tych wszystkich odpadów i to, jak działa, na przykład, żeby móc fajniej poprowadzić scenariusz Noc Pokerowa, tam Poker Night, Peaks, Poker Night, coś takiego, żeby poczuć tego vibe'a. Polecam literaturę powiązaną z, powiedzmy, z procesami czarownic i ewentualnie jakimiś takimi antropologicznymi rzeczami, na przykład Wiedźmin Kult,
w Europie Zachodniej, żeby móc wiedzieć, jak taka czarownica może działać w obecnych czasach, że nie będzie to jakaś stara baba biegająca po lesie, tylko będzie to na przykład wasza sąsiadka, która w momencie, kiedy wyrzucacie śmieci, ona idzie pogrzebać w tych śmieciach i wybierze wasze paznokcie, włosy, jakąś dziurawą skarpetę, którą wyrzuciliście i heja, do widzenia, jesteście pozamiatani. Cóż jeszcze? W sumie, słuchajcie, zapraszam na grupę, tam jest fajny materiał, się buduje, Koe też ze swojej groty fajne materiały daje, już tam działa od bardzo dawna, więc też fajna, mądra głowa posłuchać. Adaś Wieczorek też się tam troszeczkę udziela, więc słuchajcie, pomału ta społeczność się rozrasta i fajnie, budujmy ją, bo słuchajcie, tak jak zaczęliśmy tutaj, Delta Green w Polsce, słuchajcie, to jest wydarzenie na miarę, kurczę, nie wiem, ktoś zobaczył naprawdę świętego Mikołaja, kurde, u siebie w chacie i zrobił mu zdjęcie, nie? On istnieje, to się udało. Jeszcze a propos takich inspiracji, słuchajcie, jak gracie w Cthulhu, to mamy powiedzmy setting 1920 plus minus prohibicja. Powiedzmy, można grać w settingu Cthulhu Now, ale ja wiem, mając już Deltę, że ja do tego settingu poza Deltą nie siądę. To jest dla mnie setting Cthulhu, jaki chciałem współcześnie. Coś robiło wydawnictwo Stygian Fox, takiego trochę Cthulhu Modern i tak dalej, też trochę was takie niuanse adult uderzali. Fajnie, że zapowiedziany jest Cthulhu by Gaslight na 2025, Super Monkey, fajna robota. To też lubię, 19 wiek i Cthulhu w świetle lamp gazowych, więc to będzie dobre, ale tak jak mówię, nie wracam do systemu Cthulhu współcześnie, Delta to jest to. Tak, Banici for Life to Delta for Life, słuchajcie. Tak. Warto, super, to tak troszeczkę też takim epilogiem już zajechało ode mnie, ale słuchajcie, podcasty są fajne, jakieś tam paranormalne, żeby sobie zbudować tą bazę taką o tych, nie wiem, poszukajcie o Montauk Project, o takich programach MK Ultra CIA, nie wiem, teraz znalazłem taką fajną wczoraj, że tak powiem, historię SS Aurang Medan, o statku takim holenderskim, który tam zatonął. Też to jest taka morska, że tak powiem, historia nie do końca potwierdzona. O jednostce 731 z Japonii. To jest tylu... Jak chcemy naprawdę obrzydliwe rzeczy, to tak. Ale chodzi mi tutaj też o ciężar i o rezonans tego, tak? Paperclip, karotechia, słuchajcie, polowanie, gruzwiet, która razem z Deltą polowała w Argentynie i na Antarktydzie na karotechnictwie. Na nazistów. Spiroli. Krótko mówiąc, weźcie książkę o historii zimnej wojny, znajdźcie tam jakąś dziwną rzecz i dodajcie po prostu spin Cthulhowy i spróbujcie to przenieść do teraz. Bo też jeszcze z inspiracji współczesne artykuły. Przeczytajcie o sztucznej inteligencji i zastanówcie się, jak sztuczną inteligencję podkręcić pod mity. Po prostu weźcie cokolwiek, co się dzieje obecnie, dodajcie do tego mity i spróbujcie znaleźć sposób, jak można na tym zarobić. Bo Delta też to często podkreśla. Problemem nie jest to, że jest wielki Cthulhu i se śpi. Nie, problemem jest to, jak ktoś będzie kombinował, jak na tym zarobić. Albo tak często, nie macie czarnoksiężnika, który ma 25 zaklęć i w ogóle może zniszczyć świat. Nie. Zastanów się, masz zaklęcie, które pozwala ci spojrzeć w jakiekolwiek miejsce na Ziemi przez 10 sekund. Jak ty na tym zarobisz? Co z tym zrobisz? To jest problem. Samotny wilk, który to robi. Albo ma zaklęcie, albo przykładowo ukradnijmy całą fabułę Death Note'a. Masz rytuał, który pozwala ci zabić kogokolwiek na świecie, musisz tylko znać jego imię i nazwisko i wyobrazić sobie twarz. Jaki kto i nagle coś takiego ma 18-latek gnębiony w szkole? Ja myślę, że z tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, bo pojawiło się dużo różnych inspiracji. Za nie wam bardzo dziękuję. Powstrzymajcie go! Dziękuję wam bardzo. Nie możesz, Mateusz, nie możesz więcej powiedzieć. Już przestali go, wiesz, topować, więc... Chciałem tylko powiedzieć, że w trakcie tego nagrania dwa razy w kluczowych momentach zatrzymał się internet, więc to też był znak.
Chłopaki, bardzo wam dziękuję za tę inspirację. Jeszcze jedna tylko rzecz mi przyszła do głowy, zanim jeszcze się z wami pożegnam. Dwa scenariusze Janusza Niedźwiedzia na Quentinie. A na koniec bardzo wam dziękuję za podzielenie się tymi różnymi informacjami i zajawką przede wszystkim, panowie, bo macie zajawkę niesamowitą deltową. Świetnie było mi tego wszystkiego słuchać i miałem takie, czy ja mogę wejść, nie powinienem wejść, bo oni tak fajnie gadają, czy ja mogę im słowo wejść, nie, naprawdę, super. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego wam życzę, niech ten rok będzie pod znakiem Delty, tak jak i pewnie wcześniejsze. Ale teraz oprócz tego mamy po polsku Deltę, niebawem już. Okay. Na koniec coś? Z mojej strony tylko, nie tylko jedno. Be seeing you. Trzymajcie się, zapraszamy do Tomeczka na kanał, oglądajcie, lajkujcie, propagujcie Deltę, kupujcie Black Monkey, super robota. Do Marika tego zajmas. Wesołych, wielkich nocy, niech wam się darzy i tak dalej, kochani. Dzięki. I pamiętajcie, banici for life, programiki nic nie umieją. Tak jest. I zapraszamy Wiedza na... jest śmiercią. I zapraszamy na grupę facebookową deltagreen.pl. Trzymajcie się, cześć, grajcie, hej. Hej, hej.